jedynym tutaj sposobem, jakiś, żeby zatrzymać tą presję na cenach cen energii, to jest po prostu ustawowe uregulowanie ich i sztywne ceny. Tak to chyba nawet dzisiaj premier Morawiecki też w spotkaniu z prezydentem Francji zaproponował, jeśli chodzi o kwotowania poziomu cenowych tych pozwoleń na emisję CO2, tak żeby je ustawić sztywno na 30 euro z tego co pamiętam i no, innej możliwości raczej tutaj nie ma, jeśli chodzi o to, aby zatrzymać ten proces.